Siemano. Siemano, siemano, słuchajcie, witamy Was w najfajniejszym odcinku, jaki mógł powstać w roku. Witamy Was w świątecznym odcinku. Ja do świąt się przygotowuję od listopada, tak jak widzieliście na... Już tu wiesz, ja dostałem ludzi wiadomości, że ja dla nich jestem ikoną świąt w Polsce, bo ja tyle wprowadzam w klimaty świątecznego. Macie możliwość kierować swoje pytania do nas pod wskazany mail. Oczywiście nie my je czytamy, tylko nasza ekipa, także... Jedziemy z tym koksem. Jak spędzacie święta? Przy dużym świątecznym stole, czy raczej kameralnie? Ostatnio były duże. Przy dużym świątecznym stole i sporo było osób. Tak, ostatnio było fajnie, bo było trochę mojej rodziny, trochę twojej. Tak, ale no, taka większa ekipa i było wesoło. Fajnie, zresztą ja nie ukrywam, że jakby ja uwielbiam święta, ale tak jak już mniej więcej jest druga godzina zabawy świątecznej, to ja muszę się przespać. Ako podpływa, bo się nawpieprza serniczków i potem jeszcze jednego Ojej, serniczka. W tym roku pobije rekord. A jak nie może, to jeszcze czasem zje serniczka. I... Czy w święta odpuszczacie sobie dietę? Nie, no, nie. Generalnie trzymanie diety, no jak to nie? No nie, no wszystko jest dietetyczne. Tak. Nie, no szanujmy się, słuchajcie. Sernika z odżywki białkowej. Słuchajcie, szanujmy się, ale nie. Co jak co, jeżeli chodzi o jedzenie w święta, to tak na moje oko w święta powinno się jeść wszystko, powinno się dobrze bawić, a jak ktoś ma ochotę się napić, nawet powinien się napić, jakby można być fit, street i tak dalej, ale jakby... Trzeba być też człowiekiem. Dokładnie, trzeba być też człowiekiem i w okresie świątecznym też no, wyluzować trochę. Zresztą kurde, no ja uważam, że człowiek, który nie lubi słodyczy, na pewno nie może być dobry. On musi mieć coś na sumieniu, że nie lubi słodkości. Przepraszam cię bardzo, ale słone rzeczy bardzo są dobre, bardzo mi smakują. I nie zawsze muszę mieć słodycze. Sylwia nie lubi słodycze. Nie, lubię, ale tak umiarkowanie. W tym roku, powiem Wam szczerze, że mam zamiar jeść wszystkie 3 dni. Nie, Ty już w trzeci dzień zawsze mówisz, nie, ja teraz przychodzę na ostrą dietę. Ej, a właśnie powiedz, jak robi francuski kot? Miau. To jest tak głupie, czy dobre. Jeszcze raz. Jeszcze raz, no już. Co Ty miałeś w głowie, że to wymyśliłaś? Jak byłam dzieckiem, to tak. Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się z... Kaszą w domu. Choinką kolorową. U mojej babci zawsze jakby były takie najbardziej uroczyste święta. A mi się święta kojarzą z kreskówkami świątecznymi. O, i lubię pakować też nawet najdrobniejsze małe prezenciki w pudełeczka. Wiesz, o co chodzi? Tak, wiem. Bardzo że... lubię, jak cię dostaję w pudełeczka. No nie prezentuj tylko pudełek, bo mi się wydawało. Naprawdę. Jak wyglądały Wasze pierwsze wspólne święta? Siedzieliśmy w domu, jedliśmy. Tak. A Ty ciągle chorowałeś. I to było tak, i później ja zachorowałem i całego Sylwestra w domu przeleżeliśmy, bo miałem 39 stopni gorąco. I oglądaliśmy Django. Tak, i no. Przez szybę, jak takie dzieci w bullerbyn. oglądaliśmy fajerwerki. Która tradycja świąteczna jest najfajniejsza dla Was? Jeżeli mam być szczery, to ja mam własne tradycje. W sensie jakby nie obchodzę święta tak jak ja lubię, tak jak mi wygodnie i nie przestrzegam jakichś tam tradycji. Jedyną tradycją, którą przestrzegam, to dawanie prezentów. No naprawdę, to jest zdecydowanie tradycja. Zdecydowanie to jest tradycja, którą najbardziej lubimy. Tak samo ubieramy choinkę, kiedy nam się podoba. To kiedy powinna stać choinka? Choinka powinna stać chyba do Trzech Króli. Mi się wydaje, że nasza stała gdzieś do... No na pewno w lutym dopiero ona była sprzątnięta. Także u nas wcześniej stoi choinka i wcześniej i późno jest rozbierana. W tym roku będziemy mieć prawdziwą choinkę, więc będzie stała cały rok. I to w doniczce. Najlepsza scena z Kevina samego w domu. I jak ślizgają się na potłuczonych bombkach. Mi się najbardziej podobała scena z Kevinem w Nowym Jorku, jak on dawał swojego wujka, który pod prysznicem, niby tam śpiewał, tańczył i ten do obsługi hotelowej wszedł. Mm.
albo ewentualnie jak... w domu też to było i on niby strzelał. A, tak. I uciekać to tłusta świnio. Albo jak ten, albo jak udawał, czy udawał, Trump był w Kevinie w Nowym Jorku, wiesz? Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Święta opisane pięcioma przymiotnikami. No to pierwsza seria. A to, mam déjà vu, wiesz? Ty damy ty pierwsze. No nie, no wiesz co. No rób ty pierwsza, no Jezu, no. Często mówi, że ci nie daje też głosu. Weź pierwsza, ja prowadzę. Ale nie będę. Ale ja prowadzę, tak? Poczekaj, muszę się skupić na drodze. O, czekaj. No bo czekam, że zakręcisz. Nie, żeby nie było, że nie możesz nigdy się wypowiedzieć. Nie googluj, co to jest przymiotnik. Przymiotnik odpowiada na pytania jaki, jaka, jakie. Przykład słowa ładny, zepsuty, wymagający. Święta są radosne. No. Widzisz, jakieś. Udało ci się. Szczęśliwe. Co ty myślałeś, że ja nie chcę, bo nie jest to już przymiotnik? Ja ale nie... jakie pytania odpowiada przymiotnik? Jakie? Tylko? No na przykład, jakie, jakie i tak dalej. Oj, weź, spokój. Jakie i tak dalej. Dobra, i ważne, wymienię dwa. Ej, może zrobimy grzane wino w tym roku. Ja jestem za. Trzy szybkie rady, jak jeść z głową podczas przerwy świątecznej. Jeść bardzo obficie. 2, 1, po pierwsze, nie mieć wyrzutów winy z powodu, że się zjadło. Zjadło się, to się zjadło. Schudnie się. Po drugie, jeżeli przygotowujecie święta, pamiętajcie, żeby serniczki kupić razy dwa, bo jak zabraknie, będzie wam smukło, bo będzie wam smutno, że serniczków już nie ma. W tym przypadku razy 10. A trzy? No skoro już tyle jecie, to możecie pójść na spacer i się poruszać. Na pewno to będzie dobre, tak? Żeby trochę tych kalorii przynajmniej przypalić nawet małym, fajnym spacerkiem. Bo od stycznia, serio? Wszyscy ruszymy znowu z redukcją. Nie mieć żadnych tak. Ja prowadzę, kobieto, no. Nie wolno tak robić. Planowanie Sylwestra przed świętami czy po? Znaczy my już mamy wstępnie jakieś tam plany. Nie ma żadnych planów. No jak nie mamy? Cich. Naprawdę? Tak. Ej, ale albo wiesz, co zauważyłaś, że tak trochę małżeństwo trójnowało nam sylwestrowe imprezy? Życie. Nie, no sylwestrowe imprezy. Dobra, a kto do środy? W środę przygotowujemy papiery i koniec z tym dziadostwem. I tym oto sposobem, moi drodzy, to był ostatni, ostatni odcinek. Ostre jazdy tak. Z szóstakami. Sylwia wraca do swojego spanińskiego nazwiska. Czy zaśpiewacie świąteczną piosenkę, kolędę Last Christmas? Dwie propozycje. Nie interesują propozycje. Oh, last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year. Propozycja numer jeden. Tak, będę chciał, żebyś Maria Carey zaśpiewał. Jakie mam to zaśpiewać? Jakie słówka nie znam? No śpiewaj! A nie może włączyć Franka Sinastra? Chciałam wam w ogóle powiedzieć, że to jest ulubiona piosenka Akopa i słucha jej cały rok. To ta? To ta. A nie to tu. To ruszę ustami. Ubrudziłaś się, kotku. Kłamiesz. Ile porcji serniczka zjada Akop? Wszystkie. Moi drodzy, ja, was przywódca niedoszły. Akop, co ty krzaczysz? Chciałbym życzyć wam wszystkim rozsądnych decyzji w nowym roku. Chcemy wam życzyć szczęścia, zdrowia, pomarańczy. Niech wam Akop na go tańczy. Armin, uso ciarmin, it's alarmin, how charmin I feel.
żebyście byli tak uśmiechnięci jak my teraz i żebyście mieli fajne choinki, wesołe prezenty. Tak, szampański, zabawy, dużo nowy jedzonka. Rok. Dawajcie się napierdolić. I żebyście się nie bali jeść. Zobaczycie, że w styczniu, jak pójdziemy na wakacje, i tak będę miał kratę na brzuchu. A w Sylwestra i w święta będę... Ale chwalisz się, czy co? Nie no, po prostu uspokajam ludzi, że można będzie w ogóle... A, jeść. Że mogą jeść, bo Jakub będzie miał i tak dalej kratę na brzuchu. Także wiecie, nie przejmujcie się niczym. Adios, amigos. Por favor, przestań. Ej, ta kamera nie pisze. Jakub, ty masz... A ta kamera nie pisze już. Zartowałem. Nie pisze.